Cześć! Witajcie na Felicjadzie! Dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję. Tym razem nie będzie to fantastyka, ponieważ ostatnio najwięcej właśnie taki gatunek się zdarzał, bądź książki dla dzieci. Dzisiaj przedstawię Wam pewną komedię kryminalną, a raczej trylogię komedii kryminalnej. A dziś dokładnie będzie pierwszy tom. W kolejnych filmach przedstawię Wam kolejne tomy, a dziś skupimy się po prostu na pierwszym. Zapraszam Was do oglądania dalej. Dzisiejsza recenzja będzie poświęcona pruskim bawom Małgorzaty Starosty. Jest to pierwszy tom komedii kryminalnej, której akcja toczy się we Wrocławiu i w Augustowie. Małgorzata Starosta to jest autorka, która debiutowała tą książką właśnie rok temu. Z tego co pamiętam, dokładnie 1 kwietnia była premiera Pruskich Bab. I miałam niebywałe szczęście i zaszczyt poznać autorkę osobiście i myślę, że mogę w jakiś sposób powiedzieć, że nawet się zaprzyjaźnić, ale nie zważajcie na to, ponieważ zrobię jakby wszystko, żeby moja recenzja była możliwie obiektywna, może nie będzie całkowicie obiektywna, ponieważ będą też moje wrażenia, ale będę w tym wszystkim naprawdę szczera, w tym, co mówię i w tym, co Wam opowiadam o tej książce. Jest to, jak mówiłam, pierwszy tom całej trylogii i główną bohaterką, główną osobą jest Edyta Prusko. Pochodzi ona z Augustowa, tam ma swoją rodzinę, jednak wyprowadziła się w młodości na studia do Wrocławia. Tam poznała swojego obecnego męża, Rafała. Rafałek, właśnie bo tak jest określany, jest takim typowym mamińsynkiem i będącym mężczyzną całkowicie pod pantoflem swojej matki. A teściowa, co tu dużo nie mówić, nie należy do najsympatyczniejszych osób. I nadchodzi Wielkanoc. Edyta jedzie do swojej rodziny, do Augustowa, postanawia spędzić po prostu ten czas ze swoimi bliskimi, z rodzicami, ze swoimi młodszymi siostrami, bliźniaczkami i ze wspaniałą babcią, taką mentorką rodu całego, babcią Krystyną Prusko. I oczywiście z jej drugim mężem, z Henrykiem i ich kucharzem, Emilem. Historia jest niesamowicie wciągająca i jak przypadło na komedię kryminalną, co się musi pojawić? Trup! Tak jest! I sama Edyta zostaje poniekąd wplątana w całą historię, ponieważ zostaje zamordowana jej kuzynka Ula. Dlaczego był z nią, ze śmiercią Uli związany Rafał, czyli mąż Edyty, który został we Wrocławiu, żeby spędzić święta ze swoją mamą i ze swoim bratem i jego rodziną? Tego Wam nie zdradzę. Ponieważ no, jak to się mówi, spoilerów nie przyjmujemy, prawda? Przepraszam za moje zacinanie się, postaram się, żeby go było jak najmniej. W każdym razie bohaterowie książki są niesamowicie charyzmatyczni, są przedstawiani bardzo prawdziwie i język jest naprawdę taki napisany z niesamowitym humorem. Jest również bardzo błyskotliwy.
I to, co mi się bardzo podoba u autorki, to to, że tak operuje słownictwem i sposobem wyrażania się i wypowiadania, że nie da się nie uśmiechnąć podczas czytania. Naprawdę się nie da. Wspaniała babcia Krystyna jest niesamowitą osobą. I chociaż ja nie miałam takiej babci, w pewnym sensie może miałam babcię taką, ponieważ moja jedna babcia jeszcze żyje, oby jak najdłużej oczywiście, jednak charakter to jest zupełnie inny po prostu, natomiast troszeczkę ta babcia Krystyna przypomina pod pewnymi względami moją babcię, która też zawsze służyła dobrą radą, która była po prostu bardzo mądra, inteligentna. Niestety mojej babci nie ma już z nami od bardzo dawna, nad czym dosyć ubolewam, bo moje dzieci nie miały okazji jej poznać. Znają tylko jedną moją babcię, ponieważ tylko ona mi została i cieszę się, że ona jest, oczywiście. W każdym razie, no, babcia Krystyna jest niesamowitą osobą, właśnie wspierającą swoją rodzinę. Ma charakterek, nie powiem. Jest taka tutaj wszędzie coś wysupła, ale też bardzo dużo wie i bardzo dobrze kojarzy wszystkie koligacje rodzinne. I w pruskich babach takim ważnym elementem są właśnie sprawy rodzinne, w ogóle rodzina, bliskość, taka miłość między właśnie Edytą, jej babcią, a czy mamą, o którą bardzo muszą dbać z różnych powodów, których nie będę Wam zdradzać. W każdym razie jest ta babcia, tak spaja całą tą rodzinę, ale też bardzo dużo wie i taki sposób opowiada o tych koligacjach rodzinnych, że no, aż przyjemnie się to wszystko czyta. Oczywiście te koligacje rodzinne są bardzo istotne dla całej fabuły i te powiązania z Ulą, czyli z tym trupem, że tak powiem, są bardzo istotne dla całej sprawy i dla rozwiązania zagadki. I sprawą zajmuje się starszy sierżant Bączek. On jest we Wrocławiu, pracuje jakby na komisariacie i właśnie zajmuje się zbrodniami, tak? I on rzeczywiście ma taki bardzo bystry umysł i ma sporo cech wspólnych z Edytą, gdyby się nie spodziewał, ponieważ Edyta jest antropologiem w pewnym sensie, bardzo lubi architekturę, ale znaczy po studiach etnologicznych, bo to chodzi mi o taką antropologię kulturową, więc bardzo dobrze się na tym zna, ale pracuje w wydawnictwie i jest tłumaczem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, ale wydaje mi się, z tego co pamiętam, to tłumacz. Przepraszam, jeżeli tutaj robię jakieś błędy, ponieważ po prostu czytałam powieść jakiś czas temu. I cała historia toczy się w trakcie świąt wielkanocnych, które w sumie były dosyć niedawno, prawda? Więc to też w jakiś sposób się ze sobą łączy. Bardzo podoba mi się język stosowany przez autorkę, ponieważ jest on bardzo błyskotliwy. Jest sporo takiego słownictwa, które warto znać i które używane jest przez autorkę oczywiście w odpowiednich momentach. I jak czytamy i jak to rozumiemy, to mamy takie poczucie, chyba nie jestem taki głupek. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie. No jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to właśnie do takich tych przedstawiania
tych koligacji rodzinnych i jakby historii rodziny w taki sposób, że troszeczkę można się w tym pogubić. Tutaj taki miałam lekki dysonans. Pojawia się również mieszkająca w Augustowie najlepsza przyjaciółka Edyty i jej brat Andrzej, na którego wszyscy mówią Jędrek, który w ogóle jest policjantem. I on przekazuje też Edycie różne sytuacje, informacje, które się toczą we Wrocławiu, więc ona na szczęście nie musi specjalnie jechać do Wrocławia. Ale powiązany, jak mówiłam, jest jeszcze jej mąż, więc postaram się Wam już więcej tej fabuły nie opowiadać, ale jest ona naprawdę bardzo ciekawa i niesamowicie wciągająca. I tę książkę to ja przeczytałam w jeden dzień. Naprawdę. W jeden dzień. Po prostu trwało to tak szybko, że ja nie zauważyłam, że skończyłam. I jest naprawdę bardzo przyjemna historia, bardzo taka sympatyczna. Kucharz Emil, który jest w domu takim, to jest taki pensjonat, powiedzmy, który właśnie prowadzi babcia Krystyna. I Emil ma, ja wiem, ja bym go nazwała troszeczkę takim uosobieniem Baltazara. Nie, z bajki Baltazara Gąbki, z Porwania Baltazara Gąbki, gdzie był ten herbu zielona pietruszka, co mówił zawsze mamma mia. Wiecie, o kogo mi chodzi. Z tym smokiem wawelskim, tak? Ja nie pamiętam jego imienia, ale właśnie był herbu zielona pietruszka i zawsze mówił mamma mia. To Emil właśnie mi troszkę tego bohatera tak przypomina, ale sposób jeszcze, w jaki on rozmawia z tą babcią Krystyną i to, co się tam wydarza między nimi, to jest tak pełne humoru, że można się śmiać w głos, bo jest Emil jest po prostu rozbrajający pod każdym względem. Uwielbiam też te elementy, w których autorka powołuje się na swoją, i zawsze o tym powtarza, że się powołuje na swoją największą inspirację, Agatę Christie, bo uwielbia jej jej twórczość, tak samo Joannę Chmielewską. I powiem Wam, że rzeczywiście w tym sposobie, w jaki pisze, można by uznać, że Małgorzata Starosta jest taką nową Chmielewską. Dla mnie nawet lepszą, ale to tylko moje zdanie oczywiście, bo każdy może mieć inne. Ja zawsze uwielbiałam Agatę Christie i jedną z moich ulubionych postaci był Hercules Poirot i on jest nawet tutaj kilka razy wspomniany w książce. Edyta sama lubi powieści kryminalne i po prostu je czyta namiętnie i potem lubi się na nie powoływać. I tak samo robi to autorka, ale robi to w bardzo taki sympatyczny sposób. Naprawdę, to nie przeszkadza zupełnie w odbiorze i dla mnie samej również było to bardzo przyjemne, ponieważ i uwielbiam postać, i uwielbiam Agatę Christie, i również Chmielewską, ale z tych wcześniejszych czasów, bardziej właśnie z tych komedii kryminalnych, późniejszych już nie wszystko czytałam i nie wszystko było dla mnie takie równe, ale rzeczywiście może przypominać, jakby można wyczuć tą inspirację u Małgorzaty Starosty, jednak uważam, że zrobiła to w taki sposób bardziej żywy i taki bliższy czytelnikom, oczywiście współczesnym, ale też bliskie mnie.
ponieważ jest też pokazywane są elementy jakieś etnograficzne, takie kulturowe z Augustowa, czasami jakieś elementy architektury z Wrocławia. A ja uwielbiam takie smaczki w książkach i zawsze na nie zwracam uwagę. Przyjemność z czytania jest naprawdę bardzo duża. Podobała mi się też Zbrodnia, jednak no te koligacje rodzinne to ja musiałam czasem wrócić, żeby załapać, o kim jest mowa. Albo musiałabym sobie rozpisywać wielkie drzewo genealogiczne, żeby wiedzieć, kto był kim, kto się z kim połączył, kto tym, jakie miał dzieci i czym się zajmował, bo nie zawsze to było dla mnie w pełni jasne, po prostu. Mimo wszystko całe Pruskie Baby, cała powieść jest bardzo fajnie napisana, jest przyjemna właśnie, z humorem, z taką błyskotliwością, z takim klimatem, bardzo sympatycznym klimatem. No i jeszcze różowa okładka. Ja mam dedykację od autorki. Nie, jeszcze potem zbiorę dedykację na kolejnych częściach. Mam nadzieję. W każdym razie, podsumowując, jak już mówiłam, że to jest naprawdę bardzo sympatyczna, przyjemna powieść, która poprawi humor, myślę, każdemu czytelnikowi albo osobie, czytelnikowi, który lubi takie powieści, taki gatunek, bo komedia kryminalna jest mniej szanowana, chociaż nie wiem czemu i naprawdę nie do końca to rozumiem, ponieważ dla mnie jest tak samo dobra jak klasyczne czy kryminały bardziej sensacyjne czy bardziej takie thrillery. Ale typowe powieści detektywistyczne to ja zawsze kochałam całym sercem. I jeśli bym tak miała podsumować punktowo, punktami, to jeśli chodzi o bohaterów, to daję tutaj pełne 9 punktów na 10, ponieważ no, są wspaniali i cudowni. I najlepsze są te postaci, te drugoplanowe. Ten Rafałek, któremu ma się ochotę urwać łeb po prostu za to, w jaki sposób on traktuje Edytę i jakim jest straszliwym mamińsynkiem, bo... No po prostu nie cierpię takich osób, ale właśnie świetne jest to, w jaki sposób został pokazany. Babcia Krystyna, czy właśnie Emil, też Henryk, mąż pani Krystyny, który jest takim człowiekiem też łączącym wszystkich i cudownym. Czy cała rodzina Edyty, sama Edyta jest bardzo ciekawą postacią, ja tak może troszeczkę nie do końca za nią przepadam, ale za to bardzo lubię sierżanta Bączka, który jest takim fajnym detektywem z niesamowitą intuicją i on słucha tej swojej intuicji. I to jest naprawdę bardzo fajne, dlatego taka punktacja. Jeśli chodzi o fabułę, no to przez to, że można się w tych koligacjach pokręcić i czasem trzeba wracać. No niestety tu będzie 7 punktów na 10. Ale język po prostu nadrabia, bo ta błyskotliwość i ten humor taki cięty, ale nie taki prostacki, tylko właśnie inteligentny humor, bym powiedziała. Również za to daję 9 punktów na 10. I jeśli chodzi o jakby tą całą tajemnicę, zbrodnię i wszystko. 7 punktów na 10, a przyjemność czytania, no przy przeczytaniu naprawdę w ciągu jednego dnia i pomimo tego, że właśnie no, musiałam czasem wracać, żeby załapać się przy tych, kto jest kim, co, jak, dlaczego, z kim, po co i halo, to przyjemność jest na 8. I średnia
ocena to jest 8 punktów na 10, ale uważam, że jest w pełni zasłużona. No, za te koligacje to ja... No niestety, po prostu odejmuję. Przykro mi, Małgosiu. I mimo wszystko uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna powieść, która po prostu jest przyjemna do czytania i może być po prostu takim idealnym, idealną lekturą właśnie dla rozluźnienia, dla przeczytania czegoś lekkiego, czegoś, co po prostu doda nam energii, co nas rozśmieszy i przy okazji doda troszkę tego dreszczyku i tej właśnie zbrodni kryminalnej, bo naprawdę warto to przeczytać. I może uznacie, no tak, pewnie zna autorkę, to taką daje ocenę, ale nie. To moja ocena jest prawdziwie szczera. Ja jeszcze po długim czasie, ja to sobie jeszcze raz przyjrzałam ileś razy, starałam się tak sobie przypomnieć, co czuję po tej lekturze i w jaki sposób ją czuję. I po prostu moja ocena jest właśnie taka, a nie inna. I jest naprawdę całkowicie szczera, po prostu. I dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście, że wysłuchaliście, bo w końcu gadam do Was chyba ze 20 minut, jak nie dłużej. Także dziękuję Wam bardzo. Ogromnie zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, bo dzięki niemu macie powiadomienia. I zapraszam Was na kolejne recenzje i kolejne opowieści o książkach. Do zobaczyska. Pa, pa.